Dobry wieczór. Dzień dobry. Witamy serdecznie naszych widzów, a później też słuchaczy, bo to spotkanie jak zwykle emitujemy również w formie podcastu dla tych, którzy na przykład nie mają Facebooka z różnych powodów, albo tacy, którzy po prostu wolą posłuchać niż pooglądać. Tak jest, ile można patrzeć. Ja zaraz będę tutaj udostępniał na naszych profilach, a Ania zacznie. A ja zacznę, wszystkich powitam maseczką. Dyskusje były między nami, czy te maseczki działają, nie działają, ale zawsze lepiej mieć niż nie. Prawda, Dawid? Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że różnie mogą nas zaskoczyć. Ja trzymam kciuki za wszystkich, a to jest motyw łowicki w ogóle. Bo my z centralnej Polski to jest Łowicz i motyw łowicki, więc życzę wszystkim zdrowia i co by wirusy omijały. Dawid, a u ciebie co? A u mnie co? No mnie nie ominął, nie? U mnie nie ominął, ja jestem, że tak powiem, pozytywny, ale wszystko ze spokojem, jestem też na kwarantannie, w izolacji, sobie odpoczywam, także zostałem złapany. Ty w ogóle zawsze jesteś pozytywny, wiesz? Prawda, przez to, że jesteś ciągle pozytywny, uśmiechnięty, ja cię smutnego nie widziałam, zawsze zakręcony i dużo emocji, no i stwierdził wirus, że jak jesteś pozytywny, no to będziesz pozytywny. No pewnie, a co? Ja tam się nie boję, dajcie spokój. Znaczy, nie bagatelizujemy. Maseczki są na pewno ważne i tak dalej. Moja wersja przeszła dosyć lekko, mam kaszel, miałem temperaturę, więc jakby jest okej. Okay. Wiecie, co jest najgorsze? Kwarantanna domowa. W sensie to, że jestem zamknięty z żoną i z dwójką małych dzieci, to jest naprawdę trudne dla dzieci i dla rodziców, żeby podziwiam tak was. Ale słuchaj, przecież to ten lockdown pierwszy to było dla niektórych i dwa miesiące takiego tak naprawdę zamknięcia, no to jest wtedy było szaleństwo przy 200 zachorowaniach, a dzisiaj przy... No dlatego musieliśmy zacząć. Muszę powiedzieć, że długo wybieraliśmy gościa, który będzie pozytywny. No teraz już, ponieważ Dawid łyka przełknął, także... Tak jest. Dawidzie, jesteś osobą znaną jako pan z internetów i wiele innych marzonych ksywek. O tym też będziesz pewnie po trochu mówił, dlaczego się one tak pojawiały, bo będziemy też mówili o marketingu, o marce osobistej, o wielu różnych sprawach, które pomagają nam wszystkim funkcjonować również w sieci, a w szczególności nauczycielom, którzy też zmienili, a przynajmniej duża część z nauczycieli zmieniła podejście do pracy z internetem i pracą w sieci na rzecz innych, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie. To powiedz, jakie były początki pana Belfra, czy nauczyciela z internetów? Jak sam to się zaczęło? No słuchajcie, nie wiem jak bardzo musiałbym się cofnąć, ale prawda jest taka, że kiedyś w 2016 roku, nie, inaczej, w 2015 roku wpadłem gdzieś na, scrollując z Facebooka, wpadłem na taki filmik, gdzie nauczyciel z amerykańskiej szkoły, chemii akurat, krótki materiał wideo mi się wyświetlił z napisami, tak sobie przejrzałem, nagrywał swoim uczniom na lekcje wcześniej filmy i ich zadaniem domowym było uczenie się z tych filmów, a te filmy były przygotowaniem teoretycznym do następnej lekcji. Ja nie miałem absolutnie pojęcia, bo też wyprostuję pewne rzeczy. Ja jakby nie jestem... Jakby wam to wytłumaczyć. Ja mam taki kubek, o którym już wiele razy opowiadałem, przypadkowy pracownik oświaty i zrobiła mi go żona chyba bodajże po trzecim czy czwartym miesiącu pracy w szkole. I ja rzeczywiście jestem przypadkowym pracownikiem oświaty. Ja w życiu nie przeczytałem żadnej książki dotyczącej dydaktyki. Byłem najmniej pilnym nauczycielem na bloku pedagogicznym, pilnym uczniem i studentem na bloku pedagogicznym. Robiłem to sobie tak naprawdę na wszelki wypadek. Mówiłem, w najgorszym wypadku będę nauczycielem. I generalnie rzecz biorąc nie mam żadnych tradycji rodzinnych, nauczycielskich. No i tak to wyszło. Więc ja jakby nie ucząc się niczego, zawsze robiłem rzeczy, które patrząc naprawdę na tego ucznia, nie? Jakby to było najważniejsze dla mnie i trochę na siebie, w sensie, żeby robić też w szkole trochę pasji swojej, więc zawsze trochę było i chemii jako takiego rdzenia mojej pracy, a moją pasją od zawsze była fotografia, później trochę filmu i stwierdziłem, że fajnie A tam byłoby... też trochę chemii jest w fotografii. No jest, tak, to stąd się też działo, bo dokładnie, bo ja jakby tą całą fotografię w technikum chemicznym, do którego chodziłem, chociaż chodziłem do zwykłego liceum. Taką maczaną robiłeś, tak? Jeszcze tak, taką starą? Tą dotykaną, tak, w ciemni fotograficznej, także tak, zenitami, egzaktami, chcieliśmy filmy na kawałki z moim przyjacielem Jarkiem, także było, no, jakby dotykałem tej fotografii. No i tak potem poszło, że chciałem też to wprowadzić w szkole, zaczęliśmy robić różne rzeczy z dzieciakami dodatkowo po lekcjach. Najpierw było kółko fotograficzne, potem to kółko fotograficzne zmieniło się w kółko filmowe, w którym odnosiliśmy różne fajne sukcesy. Przede wszystkim taki A jaką kamerę mieliście?
A wiesz co, na początku pożyczałem oczywiście od znajomej kamerkę, potem dyrektorka dosyć szybko podjęła decyzję, że kupi nam aparat Canona 550D, bo ja wtedy jeszcze prowadziłem też taka ciekawostka, słuchajcie, ponieważ w oparciu o pasję moja pani dyrektor w gimnazjum w Koziegłowach w tamtym czasie zadała mi pytanie, czy poprowadziłbym fotografię. Znaczy zajęcia z plastyki, rozumiecie, bo wtedy było tak, że się odblokowało coś w podstawie programowej, można było, to się nazywało zajęcia artystyczne, szeroko Taka pojęte. sztuka. Taka sztuka, dokładnie. No i padła informacja, czy pan by nie chciał takich obowiązkowych poprowadzić. Ja, nie mając żadnych materiałów, przygotowałem stronę internetową, cały wirtualny podręcznik. Już nie pamiętam, w którym to było roku, ale dosyć dawno. Sala 21, to już ta strona niestety nie istnieje. Moi byli uczniowie na pewno kojarzą, bo korzystali z tego. No i tam ustalenia były takie, że w drugiej klasie, druga klasa gimnazjum, każda klasa przez pół roku przechodziła u mnie jakby kurs fotografii, gdzie Super. była teoria, była praktyka, przez miesiąc były praktyczne warsztaty portretu i tak dalej. No i przez to też można było zainwestować trochę w sprzęt i mieliśmy takie mini studio Studio. portretowe, tak, mini studio z lampami błyskowymi, także dzieciakom to się podobało, mieliśmy też ten sprzęt. To No i też, ekstra. no dokładnie, no i, no i a przy okazji robiliśmy rzeczy dodatkowo, czyli właśnie z dzieciakami kręciliśmy filmy, stworzyliśmy telewizję gminną, słuchajcie, to był wynik nieudanego grantu do Orange. Dziś jestem jak gdzieś tam, wiecie, proszony jako ekspert Fundacji Orange, a kiedyś nie wygrałem grantu w Fundacji Orange i ten niewygrany grant spowodował, że Ale moje dzieciaki... pamiętliwy ty jesteś, Jezu? Wiesz co, ja łączę kropki, nie? Ja łączę kropki. Nie, to nie jest tak, że pamiętliwy. Ja nie umiałem pisać tych dokumentów, więc w drugim etapie zawaliłem po prostu to. Nie? Właśnie. Jakby zostałem z tym sam jako chemik i się nie udało. Ale to nic, bo dzieciaki wtedy zadały pytanie, to co nie robimy tej telewizji gminy? Ja mówię, no to robimy z tym, co mamy. No i się okazało, że zaczęliśmy robić różne rzeczy, jeździć po różnych wydarzeniach sportowych i kulturalnych u mnie w gminie. Po prostu się wbijaliśmy na te wydarzenia. Zaczęliśmy być rozpoznawani przez jakiś czas. Potem zaczęli nas prosić o to, żebyśmy bywali, bo robiliśmy zawsze darmowe, wiecie, transmisje. Mieliśmy swoją telewizję, swój kanał na YouTube. Kulturalna TV. Dzieciaki, czy ja obserwowałem to z takiej niesamowitej, dzisiaj jestem trochę bardziej doświadczony nauczycielem niż wtedy, ale teraz to patrzę z takiej perspektywy, że niesamowite kompetencje uczniowie wtedy nabierali. Ja byłem nieświadomy byłem tego, że, bo wiecie, ja byłem frykiem technologicznym, ja do dzisiaj jestem, nie? Kamera, przesłona, ISO, tego wszystkiego ich uczyłem. A się okazało, że tam się stworzyły takie po prostu grupy zainteresowań tak opartych na pasji, że dzisiaj te dzieciaki robią niesamowite rzeczy. Dzieciaki już są bardzo, to już są dorosłe osoby, ale poszły po zajęciach z fotografii, z filmu, poszły na te różne kierunki związane właśnie z mediami i tak dalej. I część z nich ma swoje firmy i robi właśnie to, czego nauczyli się w gimnazjum na naprawdę profesjonalnym sprzęcie. No i to tak to się miałeś zaczęło. Taką sztajnerowską szkołę, słuchaj. Jak powiedz. No, bo tak naprawdę jest to szkoła z pracowniami. I uczyłeś już poprzez zainteresowania, poprzez działanie, a nie robiłeś im wykład, jak robić zdjęcie, tylko po prostu go robiliście, żeby zrobić, przeprowadzić wywiad i zrobić taką telewizję, mimo że byłeś chemikiem, a nie polonistą, to tak. Jednak, żeby zrobić wywiad, to do niego trzeba się przygotować. Trzeba się otworzyć. Wiem, o kim zapomniałam w naszej konferencji, zapomniałam o Joannie Wójcickiej, ale w tym wieku już tak jest. No dobra, czyli zaczęło się od twoich pasji fotograficzno-filmowych tak, i tak. Zacząłeś produkować materiały w pewnym momencie takie edukacyjne. Tak, no właśnie, bo widzicie, bo cała sprawa jeszcze polega na tym, że kiedy już zacząłem pracować z dzieciakami, stwierdziłem, że zbudowałem markę koła filmowego, które, wiecie, od lokalnych sponsorów zgarnęło w ciągu jednego miesiąca, na przykład kiedy już brakowało pieniędzy w szkole na to, żebyśmy my się mogli dalej rozwijać, a potrzeby były coraz większe sprzętowe, bo ten sprzęt jest naprawdę był drogi w tamtych czasach, nie było tak, że telefonem można było sobie nakręcić różne rzeczy, w związku z tym uczniowie też chcieli się rozwijać, a my nie mieliśmy kasy na to, bo połowa budżetu szkolnego szła na kółko filmowe, a to pozwalało kupić jedną małą rzecz, rozumiecie, dla kółka filmowego, takiego profesjonalnego. Więc zaczęliśmy z tak zwaną akcją sponsorską. Znaczy, nawet w ogóle taka ciekawostka, że przyszedł jeden taki pan do mnie na drzwi otwarte w gimnazjum i zadał pytanie, czy byśmy coś potrzebowali, bo tam był taki pokaz tego sprzętu i tak dalej. I ja mówię, że u nas to by się wszystko przydało, nawet karta pamięci. No i on mówi, dobra, to ja zapytam znajomego w spółdzielni mieszkaniowej. No i dwa tygodnie później dostaję telefon od mojej dyrektorki, pani Dawidzie, dokładnie pamiętam, jakby to było dzisiaj, to nie jest prima aprilis, jest u mnie prezes spółdzielni i chcą nam kupić drona.
czy pan by się z nimi spotkał? Bo ja przychodzę, a ten gościu, który ze mną rozmawiał, właśnie był prezesem spółdzielni, on się nie przedstawił po prostu. I on mówi: dobra, to ja załatwiłem wam 8 tysięcy złotych, możecie kupić sobie drona, co będzie, jakieś karty pamięci sobie kupowali, miejcie coś porządnego. A on wyszedł, my byliśmy zafascynowani. Ja potem zacząłem szukać w internecie informacji o dronach i wyszło, że jest taki jeden super, tylko kosztuje 16 koła, nie? A nie 8. Ja mówię: o, to jest problem. I przychodzę do pani dyrektor i mówię: no ale to jak, może szukamy dalej tych pieniędzy? Ona mówi: ale kto panu da pieniądze? Mówię: no ale mamy już 8, to znaczy, że programujemy tylko 8, no to damy radę to uzbierać, nie? No i tak zaczęliśmy, słuchajcie, wykonaliśmy kilka telefonów i w ciągu jednego miesiąca, wyobraźcie sobie, kiedy już ta telewizja gminna istniała, kiedy jeździliśmy po tych wszystkich relacjach, udało się uzbierać właśnie dzięki współpracy z radnymi lokalnymi i tak dalej, i sponsorami tutaj lokalnymi, nawet osobami prywatnymi, 18 tysięcy złotych, wyobraźcie sobie, w gotówce przelane na szkołę, na kółko filmowe. I ten sprzęt był w tamtym czasie, kiedy go kupiliśmy, najnowocześniejszy, naprawdę rewelacyjny na rynku. Dzieciaki mogły pracować i on nigdy nie leżał w szafce. To była taka podstawa, że kupujemy, on jest do używania i nawet jak się zepsuje, to zepsuje się w trakcie pracy, a nie od tego, że się kurzył. Nie? I jakby zawsze wychodziło z takiego założenia i dzieciaki to szanowały. I mówiłem, zapracowaliśmy sobie to przez wszystkie lata i jeżeli przychodzili następni, to mówiliśmy zawsze wprost, słuchajcie, to jest nasz sprzęt. I nawet jeżeli jesteś tutaj świeżakiem w kółku, to traktuj to tak, jakbyś to miesiącami na to pracował, jakby był to twój prywatny. Tylko wtedy będzie on tak wyglądał. Czyli jesteś przykładem tego, że nie można się zniechęcać, nie, wyznaczać sobie krótsze cele, ale jak już. I być otwartym na to, co przyniesie los. Być otwartym na to, co przyniesie los. I umieć współpracować ze środowiskiem lokalnym, wiesz? Bo jednak to nie jest tak, że wy siedzieliście i mówi: dajcie mi, dajcie. A czemu nam nie dacie? Tylko tak naprawdę wy pokazaliście swój warsztat. Oni już was znali w środowisku. Tak. No dobrze, ale żebyśmy nie utknęli tak bardzo w tej przeszłości, chociaż ona jest ważna, bo ona dała ci dużo takich podstaw warsztatowych. Jak patrzę na Dawida, to jest niemożliwe, że on miał taką przeszłość. Ania, wiesz, obiecała, że pozwoli mi trochę zadać pytań, ale nie ma szans, także zostaniemy pewnie w tej sferze tylko edukacyjnej. O technologii nie uda się pogadać. Nie, to już nic się nie odzywam. Nie nic, tylko trzeba uzupełniać. Słuchaj, Dawid, bo mnie cały czas intryguje to, że ty rozpocząłeś uczyć dzieci za pomocą filmów, które zastąpiły bardzo dużej ilości osób lekcje. Zbudowałeś ogromną społeczność, jeśli chodzi o kanał YouTube'owy. Ja nie znam innego edukatora, który ma tak liczny, tak ogromny kanał na YouTube. Kto jest twoim widzem? Wiesz co, moim widzom, powiem wam szczerze tak, na dzień, w ogóle sam początek był taki, że ponieważ nie byłem nigdy zainteresowany jakby byciem nauczycielem, w związku z tym nie czułem się jako jako nauczyciel, jako ktoś dobry, więc startując z pomysłem na pana Belfra, przede wszystkim bałem się tego, co się wydarzy, kiedy moje metody nauki otworzę dla innych, nie? Czyli jaka będzie inna opinia innych chemików, z którymi nigdy się nie kontaktowałem, nigdy nie sprawdzali mojej wiedzy, no bo wiecie dobrze, że w gimnazjum był jedyny chemik, no więc tak jak się nauczyłem uczyć, tak uczyłem zawsze ze swoimi błędami. Niestety dzisiaj już po latach też wiem, że też popełniałem błędy, ale no, uczę się, więc jakby też je poprawiłem przez te ostatnie lata. I całe szczęście, bo jesteś człowiekiem. Tak, dokładnie, więc też jestem na to otwarty. I teraz wiecie co, nagrałem te filmy, one były transmitowane na żywo na Facebooku na początku. Wymyśliłem sobie taką akcję, czy ja jestem w stanie ugryźć internet. Tak mnie skusiło, czy nie jako kółko filmowe, tylko ja jako Dawid Łasiński jestem w stanie zrobić coś w internecie, bo ja obserwowałem Krzysztofa Gonciarza, Lekkostronniczy, wiecie, nawet Reziego oglądałem, byłem pod niesamowitym wrażeniem tego, co robi Rezi na YouTubie, jak on to ogarnie. Teraz zadaję sobie pytanie, czy ja, mając technologię, powiedzmy jakąś tam charyzmę przed tą kamerą, bo ja się kamery nie boję, jak widać, i nigdy się jej nie bałem, czy jestem w stanie ugryźć internet? I tylko brakowało mi jednej rzeczy, tematu. I myślałem, może fotografia, skoro się tym pasjonuję, no ale o fotografii to wszystko w internecie było. Może film, no o filmie to jeszcze więcej było, no skoro internet to YouTube to filmy. I tak człowiek szuka daleko, daleko, mówię, dobra, no to zróbmy to coś, co jest tak naprawdę bardzo blisko, czyli chemię, czyli mój codzienny zawód, ale wpisałem wtedy na YouTube, pamiętam jakieś tam lekcje z chemii, jak zobaczyłem to, co jest na YouTube dostępne. I ja mówię, Jezus Maria, nie, no to trzeba zrobić jakoś dobrze, nie? I wtedy był taki pomysł na to, żeby właśnie wymyślić postać, zrobić logo do tego. No i brakowało mi jednej rzeczy, bo widziałem takie lekcje w internecie, że ktoś na green screenie, bo ja mówię, zawsze musi być człowiek, to nie może być ten rysik tak piszący, bo ja uważam, że to tego mi brakuje bardzo w tych wielu kanałach, gdzie jest tylko rysik i ja nic nie wiem, kto do mnie i mówi. Głos.
Było, dokładnie. To jest jakby tam brakuje tej osoby, która do ciebie macha ręką, coś do ciebie powie i tak dalej. I Mrugnie okiem. tak. I wiecie co? Wymyśliłem sobie na green screenie, że będę to nagrywał, a z kolei nie byłem w stanie sobie wyobrazić. Mówię, to ja mam teraz mówić coś, co będzie dopiero się potem za mną pojawiało. Ja nie jestem w stanie tego wyobrazić sobie. I pamiętam jak dziś, że zaprosiłem takiego mojego Jacka, absolwenta, który też jest YouTuberem, on się zajmował technologią wirtualnej rzeczywistości na YouTubie. I mówię, Jacek, chodź, pomóż mi, będziemy robili transmisję Wielki Rok Jesteś Świątecznej Pomocy na żywo, naucz mnie, jak to się robi. I on mi wtedy w styczniu 2017 roku pokazał, jak się robi transmisję na żywo na Facebooku. I ja mówię, to jest dokładnie to, bo ja wtedy mam interakcję z drugim człowiekiem. I ja po prostu sobie siądę przy biurku i będę pisał. Więc w lutym zrobiłem pierwszą transmisję na Facebooku, rozstawiłem sobie światła, To był lampy, który rok? dźwięki. 2017, 2017. tak, luty 2017 pojawiła się pierwsza transmisja, już było logo, już było wszystko. I wtedy postawiłem sobie za cel bardzo szaloną rzecz, żeby w ciągu 3 miesięcy, bo w kwietniu były egzaminy wtedy gimnazjalne, żeby nagrać dla uczniów na żywo całą chemię, która była w 3 latach, przez 3 lata w gimnazjum robiona. Nie mając nic wtedy, prezentacji gotowych, nic, niczego nie miałem, ale stwierdziłem, że dam radę. No i jak widać, dałem radę. W ciągu tych kilku tygodni, to było 8 lekcji nagrałem, takich 1,5 godzinnych, jeszcze 2 powtarzałem, tego już mało kto wie, ale 2 razy mi internet siadł w szkole, pakiet internetu w telefonie się skończył, więc musiałem te 2 odcinki jeszcze raz nagrywać. Więc w sumie było 10 transmisji, ale 8 jest nagranych i one zostały przerzucone na YouTube'a potem. No i tak to zaczęło rosnąć. Ale co się okazało? Po drodze nauczyciele mnie zauważyli. Gdzieś jakaś konferencja pierwsza się pojawiła, pamiętam TIK w edukacji u Karoliny Schulz. Ja nie miałem pojęcia, że w ogóle są konferencje dla nauczycieli, bo jedyna rzecz, która do nas przychodziła do szkoły, to był katalog ODN-u poznańskiego. Ja kiedyś byłem Tak, na takim szkoleniu, w związku z tym powiedziałem sobie, o nie, to ja się będę uczył tego, co ja potrzebuję, tam, gdzie to sobie znajdę, czyli na YouTubie. W związku z tym nawet nie miałem pojęcia, że są jakieś konferencje, wiecie, jak wasza ale konferencja, czy wtedy KAS. certyfikatu nie dostałeś albo No, świadectwa, ja no nie, nigdy wiesz, a to o jest tym nie istotne, myślałem. ale to Tak, jest istotne, właśnie. Czy tak. będą zaświadczenia dzisiaj? Przepraszam, chciałem się zapytać, Tak. czy będą zaświadczenia dzisiaj? No, ale wiecie No. co? Ale Bajer już się u polega na nas tym, nie pytają o że się zaświadczenia, już pytają. wiedzą, że No, niestety nie wydajemy u mnie zaświadczeń. też już nie, na całe szczęście. Ale no, Bajer polega na tym, no i widzicie, no i tak to się wszystko zaczęło, a teraz udało mi się w jakiś magiczny sposób, ponieważ nauczyciele stwierdzili, że jestem jakimś ekspertem. Ja nie miałem takiego poczucia, bo kiedy startowałem z pomysłem, to nie jest, nie być, dla mnie nagrywanie filmiku na wideo to nie jest żadna ekspercka wiedza, no ja to robię Tam, zawsze tak. wiesz, ale Ale to jest tak zwana, wiesz, klątwa wiedzy, tak? Przeszliśmy Tak, pewien wiem. etap i tobie się wydaje, że to jest wszystko takie Ja tylko klarowne, a jedno niestety chciałam nie jest. powiedzieć. No. Natomiast to, co chciałbym podkreślić, bo my będziemy do tego wracali, bo będziemy mówili trochę właśnie o marketingu też wiedzy. To, co ty zrobiłeś na początku, wpisałeś w sieć hasło o lekcjach chemii. Sprawdziłeś, co jest. Czyli zrobiłeś taki research rynku, sprawdziłeś, czy to się też tam nazywa benchmarking, jaka jest jakość i czy w ogóle tego ktoś szuka. Czyli Tak. skoro było, a było słabe, to już wiedziałeś, że jest potrzeba i wiedziałeś, że musisz to zrobić lepiej i potrafiłeś to zrobić. Czyli tak trzeba podchodzić do wszystkiego, co robimy, czy co robią nauczyciele, którzy chcą coś sprzedać w internecie, niezależnie od tego, czy to będzie za pieniądze, czy za uwagę naszych widzów. Tak. Przy czym Sprawdzajcie, czy to jest też jeszcze obecne, w jakiej jakości. Robert jeszcze tutaj zaznacza jedną ważną rzecz. Nie ma nigdy, wiecie dobrze, że nie ma jednej dobrej metody. To znaczy, ja zrobiłem z tego trochę show, co być może niektórym nie odpowiada, nie? Szczególnie, bo mówię, bo to jest taki styl, że chciałem to zrobić YouTube'owo, czy miało być fajnie i tak dalej, ale Dla jest część, dzieci. no, dla dzieci, ale Bo to też nie dla. jest, twoje lekcje nie są dla nauczycieli. To Twoje prawda. lekcje są. Twoje lekcje są, bo ja nie ukrywam, że cię puszczałam moim starszym dzieciom w gabinecie, którzy lubią chemię i się chciałem, wysłuchaj, przecież ty się możesz sam tej chemii uczyć. No i właśnie puściłam twój kanał i ty po prostu, dzieci cię połykają. Ty mówisz ich językiem, twoje ciało wydaje język dziecięcy. Natomiast chciałam się właśnie tutaj zapytać, gdzie ty brałeś lekcje aktorskie? Wiesz co, jeżeli chciałeś uczniów nauczyć tego, jak mają występować przed kamerą, to przede wszystkim musiałeś sam robić to dobrze. W sensie takim, że no jak mogę jakieś filmiki kręcić dzieciakami, kiedy nie mogę, nie pokażę im, jak to zrobić chociaż w tych pierwszych ujęciach. Więc jakby nigdy się nie zastanawiałem, czy jestem przed kamerą, a po prostu odgrywam jakąś rolę. Tak? Teraz odgrywam rolę pana Belfra i rozmawiam sobie z wami i dziękuję wam bardzo za zaproszenie, ale jednocześnie jak jestem w szkole, to odgrywam rolę nauczyciela Dawida Łasińskiego. Myślę, że
wszędzie, gdzie odgrywamy jakąś rolę i nie ma co od tego uciekać. Czy to jest kamerka, czy kawałek Oczywiście. plastiku postawiony gdzieś tam z boku. To jest kwestia tylko tego, kim chce być tu i teraz dla was. O, to jest tylko tyle. Chciałam tylko powiedzieć, że tutaj niektórzy sami sobie zaświadczenia wyrysują, tak jak Beata Grzelak. Także sprawa jest rozwiązana. Mateusz Błysek mówi, jak to nie będzie zaświadczeń. Także no, dziękujemy wszystkim. No właśnie, bo tutaj wśród naszych widzów jest też już sporo osób, którzy tego marketingu się musieli nauczyć. Podejść do tego praktycznie, czyli nawet nie wiedząc, że uczą się marketingu, oni zaczęli go stosować. Bo to jest kwestia tylko tego, jak to nazwiemy. My nie musimy tego nazywać marketingiem, my możemy to nazywać sposobami na dotarcie z naszymi produktami, usługami, wiedzą do kogoś, kto jest tym zainteresowany. Niezależnie od tego, czy my potem za to weźmiemy pieniądze, czy tylko podziękowanie, lajka, czy komentarz. Bo to wszystko są jakieś formy odwdzięczenia się. I ta ekonomia wdzięczności, o niej też dużo się mówi, bo my też nie mamy takiego, wydaje mi się, w Polsce takiej praktyki, żeby okazywać innym wdzięczność tak bezinteresowną. Wystarczy popatrzeć, jestem pasjonatem czasem takich statystycznych podejść, zobaczenia, ile na przykład jest obejrzeń jakichś filmów na YouTubie, a ile łapek w górę. No to jest średnio w granicach 1-2%. W przypadku dobrych tytułów to jest jakoś 2-3-4 może. Może nie wszyscy umieją postawić. I zobaczcie, człowiek obejrzał często dużą część i wiele nagrań danego producenta, wziął coś dla siebie, no skoro spędził z nim te paręnaście, parędziesiąt minut, a nie chce mu się nawet dać tej łapki w górze. Powiedz, zastanawiałeś się kiedyś nad tym, co jest w nas ludziach, bo to też nie dotyczy tylko Polaków, bo to też ja sprawdzałem różne właśnie takie kanały inne. Wiesz co, nie znam odpowiedzi na to pytanie, co jest w nas ludzie, ale mogę popatrzeć na jakieś takie statystyki, że na pewno wychodzi na to, że kobiety chętniej reagują w sieci niż faceci. Nie wiem jak ty, Robercie, ale ja sam jestem rzadko kiedy gdzieś tam robię jakieś takie, jak już coś szeruję, to znaczy, że jest naprawdę bardzo wartościowe, nie? I to nawet jeżeli jestem uczestnikiem internetu, to nie gram w grę w 100% tymi wszystkimi łapkami i tak dalej, bo też nie chcę zginąć w masie łapki, ale na przykład jeżeli mój twórca, to jest ważne, mój twórca wyda książkę albo coś, to ja się nawet nie zastanawiam, bo to jest, ja nawet mam mnóstwo rzeczy, których nie zdążyłem jeszcze przeczytać, tylko to jest najprostsza forma dziękuję, to znaczy nie za darmo, tylko jeszcze się ktoś napracował, do mnie, wiecie, Michał Szafrański jest dla mnie mistrzem świata, nie? Michał Szafrański, czyli jak oszczędzać pieniądze, od niego wiele rzeczy się nauczyłem, to on robi taki marketing, robi taki marketing przezroczysty, na zasadzie właśnie wszystko mówi uczciwie jak jest, kiedy człowiek wydaje książkę, ja uwielbiam jego książkę o zaufanie, czyli waluta przyszłości i tam cudownie opowiada o tym procesie właśnie budowania marki i robienia tych rzeczy, kiedy on nastawił się, on miał jakieś pieniądze, jakąś inwestycję i mówi, dał sobie czas na to, żeby spłukać się prawie całe ze swoich oszczędności, żeby sprawdzić, czy jest w stanie być blogerem i utrzymać się z bloga. I dzisiaj słyszę od niego, że on zarobił 7 milionów złotych, co cię w ogóle mnie zazdroszczę, ale ja mu tak totalnie kibicuję, bo on zrobił coś samodzielnie, rozumiecie? Zrobił na marketing książki, która zarobiła 7 milionów złotych, czy nie wiem, czy zarobiła, czy tam przychodu pewnie mu się przyniosła mniej, ale on wydał 2000 zł. Zrozumcie to. I w tym momencie dzięki byciu w internecie, dzięki budowaniu wcześniej społeczności, on nie musiał się o to martwić, bo marka Michała Szafrańskiego była już na tyle znana, że ludzie mówią, ej, no w ciemno, kurde, gościu, pomogłeś mi, bo nie wiem, wiem jak sprzedać mieszkanie, dzięki tobie dobrą decyzję kredytową podjąć. I człowiek się nie zastanawia, nie? Więc ja tutaj idę w tym kierunku. Także... No, tutaj do tego jeszcze dochodzi kwestia, że on jest sympatyczny, bo jest wielu takich właśnie też youtuberów, czy blogerów, czy właśnie influencerów, którzy, ja nawet też tak mam, że część z nich korzystam, ale w sumie nie udostępniam ich materiałów, bo generalnie są wkurzający i ja z nich biorę pewne rzeczy, ale nie chcę, żeby mnie identyfikowali z tym człowiekiem, bo jestem przekonany, że on wielu osobom będzie, nawet nie posłuchając, on powie, tylko od razu odrzuci jego jakby bo całość formuła. Bo postawa tak? jest odrzucająca. Ja po prostu mam, wiecie co, ja uwielbiam obserwować branżę marketingową. Ten temat marketingu mnie strasznie jara, nie? Jakby czytam, oglądam, czytam między wierszami bardzo często, bo ja obserwuję twórców treści marketingowych, ale ja dobrze wiem, że oni pisząc tekst A, coś chcą mi powiedzieć B, nie? I ja szukam tego B lub C w ich treści, w ich obrazkach i tak dalej i uczę się między wierszami właśnie od tych wszystkich twórców, ale co jest niesamowite, mam wrażenie, że
ci twórcy, których oglądam, oni są wzajemnie dla siebie konkurencją, więc często, rzadko kiedy udostępniają swoje własne treści, bo jeden drugiego próbuje wyścignąć. Jestem lepszym ekspertem marketingu niż ten drugi. Więc jak obserwujesz iluś, to oni wzajemnie się zjadają albo nie udostępniają, a ja mam wrażenie, że u nas to, co się dzieje w edukacji, jest bardzo okej. Ja bardzo szanuję edukację i twórców internetowych i tam, gdzie widzę, że naprawdę wartościowy content, to po pierwsze bywam, po drugie pomagam, po trzecie udostępniam, bo uważam, że to jest największa wartość, jaką można sobie wyobrazić, bo my dla siebie w edukacji nie jesteśmy konkurencją. My jesteśmy partnerami. Ja zawsze tak do tego Ale podchodzę. Wiesz co, są też takie kanały, które nie udostępnią niczego, tylko swoje, bo znam takie. No są. No. A tutaj chemia jest i się bardzo cieszę, dlatego sam nasz tytuł, czy jest między nami chemia, to ja uważam, że jest. No tak, i myślę, że to też tak, uważam, że w tej branży marketingowej są tam większe pieniądze i ta rywalizacja jest też taka. Na wyższym jest poziomie. Więcej do zyskania i więcej do stracenia. A w edukacji są dużo mniejsze pieniądze i też nie ma takich różnic, takiej wielkiej zazdrości, bo widać, że i tak, żeby człowiek zarobił pieniądze w edukacji, to musi naprawdę zasuwać i mieć coś konkretnego do pokazania i jeszcze mieć cierpliwość. Znaczy w edukacji też powinniśmy też razem ze sobą współpracować tak, i pokazać, że jesteśmy grupą zmieniaczy. Ja tak? chciałbym teraz trochę porozmawiać o drugiej części twojej działalności, kiedy wszedłeś w pewnym momencie w tak zwaną komercyjną sferę edukacji i wspólnie ze swoimi przyjaciółmi zaczęliście tworzyć nauczyciela w sieci. Naszymi i, też. Tak, i tworzyć kurs online. Super. Dostępny, ja tutaj zaraz właśnie już pokazuję link super, do, dziękuję do takiej platformy, no. Czyli www.kursy.nauczycielwsieci.pl. Opowiedz coś, jak ten projekt powstał, kto jest jego autorem, co cię skusiło razem z tobą. Dobra. Kto tam Słuchajcie. Dał swoje materiały. Jasne, słuchajcie, więc tak, ogólnie rzecz biorąc, Nauczyciel w sieci jako strona internetowa istnieje od 2018 roku, bo już wtedy sobie założyłem, że fajnie by było i w jakiś sposób wspierać nauczycieli, którzy działają w sieci. Stąd to się pojawiło Nauczyciel w sieci. I tylko, że jak zwykle jedna osoba nie jest w stanie ogarnąć wszystkich rzeczy, które wtedy mi się rodziły, bo to było dla mnie w 2018 roku był największy boom, mam wrażenie, pana Belfort, gdzie ja z takiej wsi wyszedłem nagle w Polskę, ludzie zaczęli mnie zapraszać na konferencje, Microsoft zaprosił mnie do Singapuru i rodziło mi się tyle możliwości, zrozumcie, to, że nie byłem w stanie tego dźwignąć, a jednocześnie co chwilę miałem nowe myśli. I Nauczyciel w sieci wtedy się pojawił, pojawiła się strona internetowa, ale absolutnie nie miałem czasu na to, żeby redagować treści. I w 2019 roku Danusia Kitowska na swojej grupie Nauczyciele się uczą, zaczęła tworzyć taki spis nauczycieli, którzy dzielą się w sieci. Zaczęła robić taki formularz w Google i zaczęła to zbierać. I mi się połączyły dwie kropki. Mówię, idealnie, zróbmy katalog. Właśnie nauczyciel w sieci powinien być takim katalogiem nauczycieli, którzy robią coś w sieci, dzielą się. No i połączyliśmy swoje siły z Danusią Kitowską i jej córką i stworzyliśmy bloga. Na początku to był tylko blog, rozwinęliśmy tego bloga, stworzyliśmy katalog nauczyciel w sieci, gdzie można go sobie cały czas tam pobrać. Tam jest bodajże teraz ponad 200 posegregowanych. Świetnie, słuchajcie, w takim PDF-ie, jak sobie wejdziecie na nauczyciel w sieci, już bez kursy, tylko zwykłe nauczycielwsieci.pl, to tam jest katalog i można sobie pobrać ten katalog w PDF-ie, super przygotowanym przez Anię, linki, czy to jest Instagram, czy to Facebook, czy to YouTube, czy blog, wszystko z adresami, tematami, no rewelacyjna robota. I my to dorzucamy na nowo, bo tam można się zgłaszać do tego katalogu. I to miał być w sumie taki blog, który wspiera tych nauczycieli, takie bardziej właśnie umiejętności marketingowe, tworzenia treści i tak dalej, i tak dalej. I potem przyszła pandemia. A pandemia zrobiła coś takiego, że po prostu nagle się okazało takim marketingiem szeptanym, że ktoś uznał, że ja jestem ekspertem od Microsoftu i będę teraz szkolił. No i tak jedną szkołę, drugą szkołę, w końcu się okazało, że ta plotka w tym marcu poszła tak daleko, że ja od ekranu się nie byłem w stanie odczepić, ciągle szkoliłem online i z Maćkiem Danielukiem, moim serdecznym przyjacielem, usiedliśmy i stwierdziliśmy, dobra, a jakbyśmy z tego zrobili kurs? A mi słowo kurs już tak narodziło się w myślach tak około roku temu, mówię, jakiś kurs internetowy trzeba byłoby zrobić, sam jestem, czy nie tworzę, wtedy jeszcze nie byłem twórcą, ale uczestnikiem kursów. Mi się kursy bardzo podobają, że ja wtedy, kiedy ja wybieram, to wtedy się uczę i mam wrażenie, że to jest VOD i też jest w drugą stronę zawsze brałem kursy od osób, które obserwuję i podziwiam w internecie, bo mam wrażenie, że to jest po pierwsze dziękuję, to jest najważniejsze dla mnie, czyli nawet jak nie obejrzałem, to i tak już mam go za dziękuję, a po drugie mam wrażenie, że tam się dowiem więcej posegregowane niż na kolejnym webinarze, niż na kolejnym jakimś filmiku, który jest gdzieś tam. Emocja sympatii do tego jest przylepiona. Tak, tak, dokładnie. No, to jest mój nauczyciel. Będę z nim teraz spędzał czas na kursie. A my się lepiej uczymy, jak kogoś lubimy, co jest już udowodnione.
No i tak zaczęliśmy nagrywać z Maciejem, będąc oddaleni od siebie ponad bodajże 100 kilometrów, zdalnie, ja z norki, teraz aktualnie nie nadaję z norki ze stanu kwarantanny, nie mogę tam sobie iść do mojego studia, no i tam nagraliśmy, słuchajcie, zdalnie cały najpierw kurs G Suite'a, wiedzieliśmy, że nauczyciele po prostu mają problem, więc krok po kroku nagraliśmy jako dwie osoby, ja byłem wtedy uczniem, Maciej był nauczycielem i chwilę później nagraliśmy kurs Microsoft Office 365 z odwróconymi rolami, gdzie ja byłem nauczycielem, a Maciej był moim uczniem, było to wszystko pokazane na ekranie i wrzuciliśmy to na platformę kursową. Jeszcze nie naszą w tamtym czasie, bo wynajmowaliśmy platformę od innej firmy, firmy EduClick, takich fajnych młodych chłopaków poznałem właśnie. W sumie sami napisali do mnie maila, czy bym z nimi nie chciał współpracować przy kursach i się połączyły kropki. Wrzuciliśmy to tam. Okazało się strzałem w dziesiątkę. Nie dość, że dostaliśmy bardzo pozytywny feedback. Szkoły z całej Polski były tym mega zainteresowane. Wreszcie to była forma, gdzie nauczyciele widzą, że idą krok po kroku, że widzą te wszystkie treści w tych samouczkach i mogą sami się uczyć. Dla nich to była totalna nowość, bo wiele razy musieliśmy tłumaczyć, na czym polega kurs, że to nie jest tak, że z nami się widzą na żywo, tylko odtwarzają sobie samouczek, ale on jest zmontowany, świetnie przygotowany i tak dalej, i tak dalej. No i teraz nauczyciele w sieci, potem w wakacje podjęliśmy decyzję, że wchodzimy na swoją platformę, zbudowaliśmy przez całą wakację swoją platformę, no i zaprosiliśmy do współpracy kolejnych twórców kursów. I tutaj właśnie teraz mamy sześciu autorów, cudownych sześciu autorów, oczywiście Danusię Kitowską, która stworzyła swój kurs o tym, jak się uczyć. Mamy Agnieszkę Halicką od Geniali, która stworzyła kurs. Też Geniali był ogromnym boomem w czasie tej pierwszego uderzenia zamkniętych szkół i zdalnego nauczania. Fajny program. Tak, dużo fajna osób platforma. Teraz tworzy na tym, dokładnie, bo w Superbersze Mini jestem. Tak, tak. I tam jest po prostu tyle propozycji ciekawych, dokładnie, żeby dokładnie. Jeju, nawet się w tych quizach bawię. Dokładnie. Sama. No, i Aga, słuchajcie, też to ułożyła wszystko. Potem mamy Kasię Włodkowską i Izę Bartol, które stworzyły taki w ogóle kreatywnik wychowawcy, jak robić lekcje wychowawcze w oparciu o filmy. Świetna sprawa. Asię Hoffman, która stworzyła swój kurs jak uczyć się fajnie matematyki w klasach 1-3 z ogromną ilością kontentu, ze scenariuszami gotowymi lekcji, takimi wypasionymi PDF-ami do pobrania. Mateusz Łysek o sketchnotingu w edukacji, jak to wprowadzić. Też, żebym ja teraz nikogo nie zapomniał. No to jest trudne. Magda Łukasik o Instagramie. Już idziemy krok do przodu, nauczyć na Instagramie, czyli jak tworzyć te treści w mediach społecznościowych konkretnych. I to chyba wszystko bodajże. No i wiecie, my się uczyliśmy przez całe wakacje jakby metodyki tworzenia kursów. Uczyliśmy się tą naszą ekipę, jak montować filmy. Oni przeszli naprawdę porządny proces tworzenia tego. Wsadzaliśmy to wszystko na tą platformę kursową. No i 6 października, od 6 października to wszystko jest dostępne. Ja mam taką potrzebę, żeby dostarczać zainteresowanym szkołom, nauczycielom dobrej jakości content stworzony przez naprawdę praktyków. Zrozumcie, dobrej jakości technicznej oczywiście, żeby to się dobrze oglądało i dobrze słuchało, a druga sprawa, żeby to było merytorycznie naprawdę najważniejsze, nie? W sensie, żeby to było wreszcie ważne, a nie no żeby to było istotne, w ten sposób merytorycznie. Wiesz co, mnie morduje sytuacja, że to nie do końca nauczyciele czy dyrektorzy mogą wybierać kursy, które chcą, tylko są na przykład od zeszłego roku do przyszczenia, bo musi mieć statut, tak. Bo musi być wpisane. Nieważne, że to jest dobre i nieważne, tak. Że to się przyda. Nie, tak. Bo no, jest to jakaś ferma, w sensie ochrona ODN-ów, których chcieli, tak. Żeby nie zniknęły, bo ludzie przestali chodzić do WODN-ów, co niestety to wcale nie zmieniło sytuacji. Znaczy, tu jest też kwestia taka, że te przepisy powstały jeszcze w czasach, kiedy nie było pandemii. I też nie było takiego jakby przymusu, w cudzysłowie, korzystania z internetu, również w kwestii edukacji. I ja nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby ODN-y też zainwestowały trochę swojego czasu i pieniędzy, których mają dużo więcej niż no, tacy jak my, do działań i stworzenia takiej platformy. A ja jakoś tak nie widzę za bardzo właśnie w tym obszarze aktywności. Dlatego myślę, że też powstała przestrzeń na właśnie takie platformy, jakie stworzyłeś ty z swoimi przyjaciółmi, czy my tutaj też wyświetla się nasza platforma wiedzaplandaltoński.pl, bo my korzystamy z tego samego silnika, tak? To jest silnik Grupy Idea i też dla nauczycieli, którzy korzystają z waszych kursów czy z naszych, to też będzie duże udogodnienie. Tutaj też jest pewna trudność, jeśli chodzi o korzystanie z kursów online, bo jedna kwestia to jest, że my na razie na początku częściowo nie wiemy w ogóle, co to jest kurs online, bo kojarzymy go raczej, a to kiedy będzie ten kurs wyświetlony, albo czy on będzie powtarzany. My musimy też tłumaczyć, że kurs online to jest dostęp do materiału w różnej formule, to nie webinar. Wideo, audio, tak, tak. Możesz sobie ściągnąć pliki, streszczenia,
Niektórzy mają w PDF-ach, niektórzy nie, ale są też materiały do czytania albo nie. Czasem Albo jest tylko podcasty. gadająca głowa, a czasem jest gadająca głowa z różnymi prezentacjami. Także formuł, jeśli chodzi o kursy online, są różne. Natomiast ważne jest, i to fajnie, że też się zdecydowaliście, a ja wiem, że to nie jest łatwe i też nie jest tanie, budować własną platformę. Bo to po pierwsze kompetencje nasze wzrastają, a po drugie pewna jest niezależność od tego, w jaki sposób się sprzedaje. Ja widzę niektóre platformy, które nagle robią jakieś takie promocje za 9 czy 19 zł. I ktoś, kto poświęcił, no my teraz robiliśmy z Tomaszem Pintalem, znanym w sieci jako Tomasz Talpin, kurs online Szachy dla każdego. Znakomity. Spędziliśmy wspólnie na tym 3 miesiące pracy. Oczywiście to nie jest praca non-stop, ale mniej więcej tyle nam zajęło. I to są naprawdę wypracowane działania, uczenie się też nowych rzeczy, no poświęcanie czasu, a to wszystko kosztuje, bo w tym czasie nie robiliśmy czegoś innego, tak? Także to też są rzeczy, którego się uczymy, później to będzie szybciej. Wy też przecież tak jak ja... Bo o tym się nie mówi, ile czasu trzeba się temu poświęcić. Tak. Przecież to jest kwestia też sprzętu, tak? Prawda, na Dawid? Którym to robicie, bo rozumiem, robicie to też jakby na własnym, nie zlecacie tego gdzieś. Nikt wam nie dał sprzętu. Właśnie, no. To się odbywa u was technicznie, bo ja ci taki filmik wrzuciłem, jak my to robimy, od kuchni. To ty teraz się zdradź, jak ty to robisz. Jak wykręcicie, robicie filmy? Wiesz co, już ci mówię. U nas decyzje podejmowali autorzy. Jakby ja ich poprosiłem o to, żeby przede wszystkim były kręcone albo na kamerze, albo chociażby na telefonie, żeby te materiały były kręcone. Żeby to nie była kamerka z laptopa. Więc jeżeli mieliśmy taki zestaw, światło, które mnie aktualnie teraz oświetla, światło, kamerkę, mikrofon taki zewnętrzny, porządny. Jeśli autor chciał, to dostawał ten zestaw na czas jakby tworzenia materiałów wideo, ale większość z nich stwierdziła, że dysponuje odpowiednim sprzętem do tego, żeby to zrobić. I faktycznie udawało im się. Ustaliliśmy tam pewnego rodzaju wytyczne, jeśli chodzi o jakość, o to, w czym możemy, w czym powinni to montować itd., itd. No i to było tak, że to była ich własnoręczna robota. Faktycznie nauczyli się procesu montażu filmów. No było to na pewno w jakiś sposób wyzwanie dla wielu tych autorów. Ja niestety jestem upierdliwy i jakby no, sprawdzając te treści mówię, nie, jeszcze raz, nie, słuchaj, tutaj jest kiepski dźwięk, albo tutaj jest kiepskie światło, albo tło trzeba popracować i tak dalej, bo wiedziałem, że można to, bo to jest tak, że czasami te 5% my nie zauważamy, że my, a co tam światło, ale to światło powoduje, że jeżeli ja będę oglądał teraz ten webinar, albo to szkolenie, albo ten kurs przez ileś czasu, to ja nie męczę się z odbiorem tego, czyli dźwięk musi być dobry, jakość powinna być w miarę dobra, po to, żeby kiepska jakość nie odwracała uwagi od merytoryki, bo zawsze jest najgorzej tak, kiedy merytorycznie jest super, ale dźwięk nie szwankuje albo szumi obraz. Ja mówię, po co nam to? Skoro wiemy jak, skoro możemy się wzajemnie wspierać, to zróbmy tak, żeby wszystko ze sobą się ładnie spięło. Więc autorzy mieli swobodę co do wyboru. Ja im dawałem w miarę najprostsze sprzęty, jakie można, żeby też nie było to zbyt skomplikowane, nie potrzebują. Tak jak ja mam u siebie w studiu mikser wideo, mikser audio, bezlusterkowiec na statywie, wszystko podłączone kablami, światło pod sufitem. Ale wiecie, to jest dlatego, że ja po prostu jestem zboczony, jeśli chodzi o to i sobie to wszystko kolekcjonowałem przez nie, lata. Nie, naprawdę podziwiamy, pięknie no, to wygląda. Wygląda jakoś też. No wiecie, i szykujemy też sobie za plecami, bo to też mi się bardzo podobało, właśnie regalik z jakimiś takimi że też czytamy książki, też. Bo to jest naprawdę ten taki ankuraż tego, co się dzieje, to jest przyjemne też dla widza, bo tak jak mówią specjaliści, że w wideo najważniejsze jest audio, ale w pewnym momencie, jak już to audio masz dobre, to zaczynasz dbać o to wideo, żeby ten obraz był przyjemny, żeby się wzrok nie męczył. Tak. Żeby to było miękko. Jeśli kolorowo, to niezbyt krzykliwie. A jeśli krzykliwie, to z jakiegoś powodu, bo chcemy coś jakby podkreślić. Bo no i Dawid tak ma swój taki imidż, nie? Żółta koszulka, tak, tutaj takie słuchawki. Takie cechy charakterystyczne, które się pojawiają, które są rozpoznawalne, żeby też tą jakość rozpoznawać. Ty masz fajne koszulki. Bo to dziękuję jest też, bardzo. To jest też ważne, ważna kwestia. Teraz nawet będę miał skarpetki, słuchajcie, pana Belfra. A wiemy o tych skarpetkach, tak? Ja wiem, zobacz, skarpetki to będzie pomysł, miał. Tak, słuchajcie, to też jest właśnie kolejny pomysł, bo widzicie, bo nauczyciel w sieci pokazał, to jest takie miejsce, w którym edukować się powinni nauczyciele. Takie jest założenie nasze, tak? Że tam będziemy dawać przestrzeń na edukację nauczycieli, ale też stwierdziłem, a gdyby tak ugryźć taki kurs, ale dla ucznia. Wszyscy mówią, zrezygnujmy z ocen, zrezygnujmy z czegoś innego, a mówię, to teraz zróbmy tak, że skoro ja dałem tyle tej treści chemii na YouTubie, a nie mam tam żadnej kontroli nad procesem, jakim przechodzi mój uczeń, czyli tym procesem edukacyjnym, nie mam pojęcia, co algorytm aktualnie YouTube'a włączy po moim odcinku, mojemu uczniowi.
uczniowi, to mówię, a gdyby ich teraz spróbować włożyć w kurs i tych, którzy mają taką wewnętrzną potrzebę, żeby się kształcić właśnie z tymi materiałami, ale tak ułożonymi, posegregowanymi i wpadłem oczywiście na pomysł Akademii Pana Belfra, która już dawno temu mi się narodziła jako podcast, a teraz po prostu już łącząc znowu kolejne rzeczy, chcę stworzyć tam kurs dla uczniów, ale wiedziałem, że do ucznia trzeba dotrzeć trochę inaczej. W sensie, no właśnie zastanawiałam się, co to jest. Mówię, kurde, co to jest ta akademia? Bo jak coś nowego. Mówię, nowa noga. Coś nowego, dokładnie tak. Wiecie, bo to jest tak, to że powiedz coś o tym. Akademia Pana Belfra z założenia ma być miejscem, które będzie rozwijało ciekawość. Mi bardzo brakuje wśród młodych ludzi, zresztą pewnie wśród starszych też. Już rozwinąłeś moją ciekawość, co to jest. Tak, dokładnie. Tam jest hasło, jest Akademia Pana Belfra, włącz ciekawość. I tam na początku będzie to kurs chemii, bo pewnie się nie wyrobię, żeby zrobić więcej rzeczy. Kurs chemii oparty o tych materiałach, które są wrzucone na YouTube'a. I będą dwa pakiety. Jeden będzie pakiet bezpłatny, bo zawsze wychodzę z założenia, że wiedza dla młodzieży powinna być zawsze dostępna, jeśli chodzi o chemię, jakieś przedmioty i tak dalej. Ja się staram tak pracować, żeby nigdy nie było to płatne. Więc wszystkie rzeczy, które są na YouTubie, są za darmo. I tak samo będzie to w tym kursie, ale będzie wersja Edu Plus, tak to sobie nazwałem roboczo, gdzie tam samą wiedzę dostajesz, ale przy okazji masz tak zwane gadżety, żeby ta lekcja była bardziej wow. A Ania Żertka, którą serdecznie pozdrawiam z biochemicznych sketchnotek, narysowała 12 cudownych, ręcznie rysowanych sketchnotek. Piękne. Cudowne dokładnie, które pokrywają wszystkie działy z chemii, są powtórką, podsumowaniem każdego działu z chemii w szkole podstawowej. No i do tego też narysowała właśnie te skarpetki, które są jakby takim gadżetem, który może być, wiecie, jak ktoś jest tym influencerem, tak, czyli treścią, twórcą treści internetowych, to czasami jest tak, że do mnie to już dotarło, w sensie długo docierało, ale to już dotarło, że być może faktycznie mam fanów, rozumiecie, nie? Jakby człowiek sobie nie zdaje z tego sprawy, ale parę razy... Nawet na pewno, nawet no na właśnie, pewno. Ale ja się bronię od tej myśli, bo ja siedzę sobie tutaj, wiecie, ja teraz sobie siedzę, z tyłu są zamknięte dzieci i żona i to nie jest tak, że ja czuję teraz, że jestem na stadionie i wszyscy mi biją brawa, jak na koncercie podsiadło. Nie, no nie, rozumiecie? No to już wtedy trzeba by było coś brać. Ale umówmy się, że to jest coś jakby innego, bo my fana kojarzymy właśnie tak, jak ty mówisz, tak? Wow. Nie, raz byliśmy w markecie i pani... kupując pieczywo, podeszła do nas i mówi tak, jeja, to wy jesteście z internetu. Ja wiem, ale... Matko Boska, aż zaczęłam się oglądać, bo czuję się głupio, czuję. Ale ten i fan, mówię tak, Jezu, jednak ludzie oglądają. To też chodzi o coś innego, bo dlatego się mówi fanpage, czyli to jest miejsce, gdzie ktoś lubi kogoś, tak, albo jakąś markę. Czyli ten fan stał się bardziej takim zwolennikiem kogoś, niż takim, no, podziwiaczem, czy... Ja wolę takiego niż wiesz. Tak potem... mi się wydaje, że tutaj to zostało tak znormalniało, tak? Ta sytuacja, że ktoś kogoś podziwia za to, co robi. Czy wiesz co, na to trzeba sobie ceni... zapracować. No tak, ja nie mówię, a że Dawid nie. Zapracował i to mocno. Oczarowałeś uczniów. Zresztą wydaje mi się, ale że... Ale ja nie chcę tego obniżyć tej nie, nie, rangi, ale wydaje mi się, że teraz jest... są czasy. Mhm. Bardzo dużo osób przechodzi na edukację domową. Zresztą nas słuchają rodzice z edukacji domowej. I okazuje się, że szkoła wcale nie jest do końca potrzebna, ale potrzebni są fantastyczni nauczyciele, którym ty jesteś, którzy czarują dzieci. Zresztą ta grupa, którą wymieniłeś, to ja ich również znam z internetu i nie tylko. I tak naprawdę my wszyscy wokół siebie zbieramy nietuzinkowe osoby, które czarują. Czarowały w realu, a teraz czarują w internecie, bo jest bardzo dużo teraz klientów, brzydko mówiąc, bo to brzydkie słowo klient. Nie jest brzydkie. Którzy szukają odpowiedniej materiału, odpowiedniej wiedzy dla swoich dzieci. Bo jak powiedziałeś, jak się wejdzie i wpisze daną lekcję, no to można znaleźć się w PRL-u, co niektórzy nam zafundowali takie w marcu czy w kwietniu lekcje, ale wiesz co, to takie lekcje też są ważne, bo trzeba sobie usiąść i powiedzieć, nie, no tak nie można, to bym zmienił, czyli dla takiej refleksji czasami dobrze obejrzeć lekcje z PRL-u. No pewnie. Żeby wiedzieć co innego. My też mamy pomysł tylko, taki wiesz, marketingowy. Że mnie to przeraża, że jest taka przepaść między tymi, którzy powinni to robić profesjonalnie, a my w domowych pieleszach za pieniądze tak domowe, naprawdę zaoszczędzone z innej aktywności, potrafimy stworzyć materiał dobry jakościowo, rewelacyjny merytorycznie i jeszcze taki, kto w ogóle... że z tego się korzysta, tak? Bo to jest ważne. I niektórzy mówią, że jesteśmy komercyjni i że chcemy to sprzedawać, a nie dajemy za darmo. I to tutaj trochę boli.
No, może ciebie boli, to trudno. A, To... bo ja jestem taki Natomiast ja temperament, no. uważam, że tego też się wszyscy zaczęli uczyć, tak? I doceniać to, co potrafią. I tutaj nauczyciele coraz częściej jednak cenią swoją inność, w sensie większą aktywność, swoje umiejętności pokazują, bo no, iluż nauczycieli w sieci potrafi tyle, ile na przykład twoi współpracownicy w ramach kursu Nauczyciel w I ty sieci. sam. Czy ty sam? Jest to naprawdę procent, może 2% nauczycieli, którzy potrafią stworzyć, wykorzystując technologie informacyjne, materiał, który może być dla innych korzystny. I mnie by zależało, żeby tą grupę stworzyć, żeby więcej nauczycieli wciągnąć jakby w tą sferę tworzenia materiałów edukacyjnych, bo świat taki będzie. Tylko, że nie wszyscy się do tego nadają, to jest pierwsze, bo nie wszyscy są do tego dobrze przygotowani. Ale nikt nie No, był z trzeba nas, mieć no. to coś. Dawid sam powiedział, że przez przypadek trafił do oświaty, tak? No, Ale mu się chciało, ty też, obserwował ty też. i szukał rozwiązań, i je wdrażał. I ta praktyka pokazywała, czy coś działa, czy nie. No, bo Dawid ma wrodzoną ciekawość. No tak, tak, to jest ten talent. Która niestety też jest czasami klątwą na zasadzie takiej, że jestem tak ciekaw różnych rzeczy, że potem nie mam czasu na to, żeby się wyspać. Co ta ciekawość jest Właśnie miałam okej. to powiedzieć. Nie, no ja chcę wzbudzić wśród moich uczniów ciekawość, ale jednocześnie u siebie muszę ją czasami blokować, bo moja żona jest takim moim blokerem, ale też czasami przegrywa ze mną, bo ja po prostu wymyślam coś i chcę to realizować, bo jestem tak ciekaw, jak to zadziała, czy jestem w stanie to dźwignąć, nie? Czy moja ambicja jest w stanie to ogarnąć. Więc z tą ciekawością tak. To jest fajne, ale czasami dokucza, nie? Ja ciebie rozumiem, ponieważ to mój mąż jest ciągle ciekawy i wymyśla, że to może to, może to. A ja mówię, Robert, daj mi, ja muszę iść mieć czas na ogród, muszę iść z psem, pobiegać. I ta równowaga, bo to jest klątwa, bo jeżeli coś umiesz zrobić i masz tą wizję różnych pomysłów, to czasami nie chce ci się wyjść. Już nasze dzieci mówią, że tata siedzi w jamie. Ty masz norkę, Robert ma jamę. I mówi, a Albo tata to wyjdzie jaskini. z tej swojej jamy, czy No nie? Więc no. ale mnie to Moje, pasjonuje. Ty słuchajcie, pewnie też, jak cię wciągnie, to tam tak, siedzisz i tak. lubisz, nie? Moje dzieci, słuchajcie, mój 8-latek mi czasami mówi tak, nie? Mówi, i po co tyle na siebie bierzesz? Po co ci ten kolejny projekt, nie? I mój 8-latek dokładnie mi takim mówi, takimi tekstami mówi, nie? Byś był więcej w domu, po co znowu wziąłeś? Znowu idziesz do tej nory. Ja mam też taki problem związany z tym, chociaż już okazało się, że się zestarzałem, co jest dla mnie szokiem w O, ogóle. Tak, niemożliwe, dokładnie. niemożliwe. Bo jeszcze w 2017 roku, kiedy zaczynałem pana Belfra, to nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, wtedy byłem tak, nauczycielem na 38 godzin w tygodniu, tyle miałem lekcji, bo pracowałem w szkole średniej, w szkole podstawowej. Miałem swoją firmę, byłem dyrektorem marketingowym spółki fitnessowej i ojcem i No i mężem. mężem, I no. ja wtedy jeszcze dawałem radę, ale miałem jeszcze taką taktykę na zasadzie takiej, żeby być w miarę uczciwym w stosunku do mojej rodziny, to chodziłem, to najpierw tak, kładliśmy dzieci spać, potem kładłem żonę spać, a potem szedłem do pracy, na tak zwaną nockę. I to było to siedzenie przy komputerze. I często było tak, że do trzeciej, czwartej nad ranem siedziałem, Matko. nadganiałem różne rzeczy, a potem trzeba było wstać oczywiście gdzieś tam o 7, żeby Z jechać do dziećmi. pracy. Z dziećmi na przykład, dokładnie, żeby jechać do pracy na cały dzień do szkoły. I jakoś przez rok czy przez 2 lata dawałem radę. Dzisiaj jest tak, że wydaje mi się, że też w nocy nadgonię, ale już potem ta noc już tak nie działa, że człowiek potrzebuje tego czasu A. faktycznie. No już się obróciło to, że I mi się... dlatego mówi, że się zestarzałeś. Gdzie ty się Ale to jest... zestarzałeś? Ale to Tak. też zależy od oczywiście, ten taki reżim sobie narzucić, żeby nie brać tyle na głowę, to naprawdę jest Trudne. trudne. Ja ostatnio zostałem zaproszony do takiego mastermindu, gdzie tam kilka osób będziemy dyskutowali, jak nasz kanał YouTube'owy rozwinąć i był problem znalezienia czasu, tak? Koledzy woleli o 6 rano, a ja mówię, słuchajcie, nie dam rady, bo ja jeszcze o tej Zabije cię ta godzinie to godzina. śpię. Jak ja przychodzę z pracy, jestem Środek około nocy, środek godziny... nocy dla ciebie, nie? Tak, bo No. ja normalnie pracuję na etacie, wracam około 17. Jeśli jest to poniedziałek albo piątek, to mam zajęcia na tai chi, bo trochę pracuję nad własnym kręgosłupem i elastycznością, żeby przy tym biurku w ogóle nie szczeznąć. I w zasadzie wracam i od tej 20 do 22, albo od 18 do 22, 23 robię edukację. Czyli kładę się mniej więcej o północy, no to muszę mieć te 7 godzin snu, bo inaczej to się przewrócę. I to jest też właśnie, że
No a przejść tylko na edukację, no Po to prostu niestety musicie sobie założyć byłoby plener, trudno. trzeba zaplanować wszystko. No, Jak trzeba w zbić planie gumę. daltońskim, planuj, co masz do Ale nie, zrobienia. ja planuję, dlatego są No. efekty. Zaplanowane, zrobione. Ale nie Przychodzi można za czas, dużo, jest zrobione. nie można za dużo planować. Trzeba sobie do poczekalni dawać. No. U mnie Ja się po nie, nie prostu. ma czasu na poczekalnię, Właśnie. wiecie, nie ma No czasu na poczekalnię. tak, oczywiście, Ja też tak. wolę usiąść, zrobić i dalej, i dalej, i dalej. Pamiętajcie, życie ma się jedno. Ja tylko tak mówię. My dzisiaj graliśmy, przyjechały dzieci, graliśmy po prostu Dzięki. w Crosswise. Ekstra, ekstra Super. grał, taki Ja poker. zmontowałem trzy filmy na YouTube'a, wrzuciłem na pana Belfra. Dzieci grały w katana gdzieś tam przy okazji. Dzisiaj miałem taką właśnie niedzielę pracującą, gdzie będę to wrzucał, no bo się przygotowuję do nauczania, bo jak mi się skończy moja izolacja i tak dalej, no to tutaj Poznań i okolice przeszły na czerwoną strefę, czyli będziemy na zdalnym 100%. No i to też, zobaczcie, jak mi się udało, przez to, że ja te materiały mam wypracowane w online, to ja już To mam wszystko szybko gotowe tak możesz naprawdę dla przejść. uczniów Tak. i to jest pyknięcie paluchem, jestem gotowy, nie? Tak naprawdę, więc faktycznie to, co mówiłeś, Robercie, jeśli chodzi o taką biegłość nauczycieli w technologii, to ja mam wrażenie, że to jest znowu tak, że jest dużo do zrobienia. Bardzo. Bardzo, Ale my bo. nie jesteśmy w stanie zrobić tego oddolnie, rozumiecie? Bo my mamy jakąś grupę zasięgów swoją, oczywiście, Tak. a jeżeli góra w ogóle nie widzi tego problemu, bo mówią, że a damy kolejny projekt rządowy, nie kupią sobie laptopy. Co z tego, że kupią laptopy albo cokolwiek innego, skoro nie mają Jak nie ma pojęcia sieci, platformy. sieci i nie wiedzą, jak zmontować film. Słuchajcie, przecież wystarczyłoby, żeby nauczycieli nauczyć prostej rzeczy. Jak zmontować swój filmik na komputerze, żeby dzieciom coś tłumaczyć. I to jest wszystko. Nagrać ekran, mówić do kamerki, zmontować z tego 15-minutową lekcję i taki nauczyciel powinien to zrobić raz i on w tym momencie duplikuje to na iluś uczniów na przykład i nie ma siedzenia ekranowania się tych dzieciaków. Nie ma, nauczyciel się nie ekranuje, bo to jest też męczące. I Bardzo. co jest dla mnie ważne, dzięki temu, że materiał mamy stworzony i on sobie wisi w sieci, czyli nie mam tak zwanych transmisji na żywo, to uczeń może podejść do niego wtedy, kiedy on ma czas. Dlatego pan Belfer się udał, bo się okazało, że dzieciaki uczą się o 21, a nie wtedy, kiedy były zajęcia dodatkowe z chemii o godzinie 15:30, to wtedy przychodzili z fochem, bo ich matka wyrzuciła z domu. I co ja jestem w stanie w oparciu o focha zrobić z takim uczniem, który ma problemy z chemią? No nic nie jestem w stanie. W związku z tym, kiedy wrzuciłem te wszystkie materiały, odblokowałem na YouTube'a i mówię, dobra, bierzcie wszyscy, z tego korzystajcie. Kto chce, ten potrzebuje. To oczywiście z zagranicy pisali. Studenci farmacji, którzy 40 lat zaczęli studiować, stwierdzili, że sobie zmienią zawód i oni muszą się cofnąć do podstawy z chemii, z gimnazjum i nagle się okazało, że mój kanał na YouTube im pomaga, a w ogóle studenci się uczą do kolokwiów, uczyli się też z filmików do gimnazjum, czyli to tak był zbudowany materiał, że jest mega uniwersalny. No i uczniowie z mojej szkoły zaczęli z tego korzystać i nagle się okazało, że przestali przychodzić na zajęcia dodatkowe, tylko przychodzili poprawiać. Mało tego, na zebraniu z rodzicami przychodzili rodzice, którzy podziękowali mi, bo oni siedząc sobie ze swoim uczniem też się wreszcie tej chemii nauczyli. I wiesz, i teraz tak naprawdę formuła, że masz prowadzić tyle godzin, co masz w planie, i dzieci muszą siedzieć z tobą, to w ogóle ja nie wiem, czy to jest sens. Zamiast przygotować materiał, gdzie wiadomo, że jeżeli jest kilkoro dzieci w domu, rodzice też pracują, niektórzy zdalnie, to po prostu ta godzina, która jest wyznaczona przez szkołę, może być godziną w ogóle niewykonalną do tego, żeby się uczyć w tym od 10 do 11, tak? Ale to jest kwestia tego rozumienia, co to znaczy nauczanie zdalne. To nie jest nauczanie przeniesione wprost transmisyjne, jakie mamy w szkole, mówiąc do człowieka, do dzieci, do To tak grupy, rozumie nasz minister dawny. tylko jest to właśnie to, co ty mówisz, przygotowanie Co materiałów, jeden, które to lepszy. zaangażują tego widza czy słuchacza, który zrobi to wtedy, kiedy ma na to ochotę, albo na to czas, albo się po prostu lepiej czuje, jest gotowy na wysiłek Tak, umysłowy. ale my powinniśmy uczyć naszych uczniów odpowiedzialności za własny proces edukacyjny. Bo w kursach, wiecie, w Tak. tego typu materiałach edukacyjnych, kursach online czy cokolwiek, wychodzi to, że oni przychodzą do szkoły, bo są, tak, bo jest stres związany od rodziców, musi wyjść z domu, musi dotrzeć do szkoły, więc wychodzi, bo są oceny, a nagle się okazuje, że w tym nauczaniu online nie ma ani jednego, ani drugiego. To znaczy, jestem w domu, czyli nie ma, nikt na mnie nie spojrzy, nikt na mnie nie krzyczy, w sensie nauczyciel, nie postraszy mnie oceną, bo sobie ściągnę, więc on nie będzie widział, więc zrobię go w konia. Nagle zostaję sam z wiedzą i teraz albo ją biorę, albo nie. I to jest ta kwestia odpowiedzialności. Tak samo nie mają jej dorośli, tak samo nie mają jej dzieciaki, żeby wejść w proces i się uczyć, tak? Żeby samo pojęcie uczenia się było ciekawością. Rozumiesz, Robert i Aniu, że Jezus Maria, dobrze jest wiedzieć. Ja zawsze moim uczniom mówię, słuchaj, lepiej jest wiedzieć czy nie wiedzieć? No lepiej jest wiedzieć, no to bądź ciekawy. A co z tym zrobisz dalej, to ci lata pokażą. Przecież ty nie wiesz dzisiaj czy jutro. Mówię, sprawdzian jest tylko małą drobnostką. Ja wszystkim mówię Ale podaję przykład. Dawid, ty mówisz No. o ciekawości,
No mówię. Jak mogą nauczyć ciekawości ludzie, którzy nie są sami ciekawi? Są Pierwsze zmęczeni. pytanie, Tak. jakie pewnie masz od swoich uczestników, swoich kursów, Czy będzie to gdzie zaświadczenie? jest ten kurs, tak? No Czyli tak. nawet nie ma potrzeby i chęci, żeby popatrzeć na platformie, zobaczyć w menu, może tam jest jakaś podpowiedź. Tutaj też było pytanie, czy nawet taka propozycja, bo właśnie, może warto pomyśleć o przewodniku dotyczącym tworzenia filmów. Nie. Nie trzeba o tym myśleć, bo to jest zrobione. Wystarczy wpisać w YouTubie, jak robić film. I tam jest Wszystko. tysiące materiałów wideo Tak w się różnych językach, nauczyłeś. w tym również polskim, na różnych programach darmowych, w telefonie, w programie na Macu, w Są programie nawet na. moje Tak filmy, są więc nawet moje instrukcje na tak, YouTubie. dlatego nie Także. róbmy jeszcze raz tego, co już jest zrobione, tylko nauczmy się szukać. I to jest kompetencja, którą musimy nauczyć Ale wiesz, w nasze szkole dzieci. uczą nas I wszystkiego na też pamięć, a nie szukać. powinniśmy wymagać od siebie dorosłych, że jeśli chcemy jakichś kompetencji nauczyć dzieci, to my sami też musimy na nim poćwiczyć. Nie denerwować się, nie obrażać się, zaczekać, bo my mamy ochotę mieć wszystko, odpowiedzi na wszystkie pytania natychmiast. A my w planie daltońskim mówimy o tej samodzielności. Znajdź tą odpowiedź. Jak już nie wiesz, szukałeś jej pół godziny, to zapytasz kolegę, a w końcu nauczyciela. A my, jako dorośli, jak nie wiemy, to od razu wysyłamy albo Messengera, albo maila. Co mam z tym zrobić? No po prostu bądź samodzielny. Bądź dorosłym. No Uważaj. ja Na zawsze grupach wolę się dowiedzieć. nauczycielskich są pytania. Zamiast wchodzić w wyszukiwarki, poszukać Poza sobie tym to wtedy kilka. zostaje w głowie. No. To, co znajdziesz samemu, Tak, czego się tak. samemu nauczysz, jest lepsze niż. Przecież my nawet trenujemy, to teraz przychodzi na nowy sprzęt. Te rzeczy, które ja mówię Ani, Tak. jak coś zrobić, to jak ja jej powiem i ona to zrobi, to ona się tego nie nauczy. Ale ja mówię, słuchaj, poszukaj tego tu i tu. Morduje mnie, bo ja się muszę nauczyć na błędach, ale się uczę. Nie, ja wam Także nie opowiem wam, jest to. słuchajcie, to jest niesamowite, w sensie uczenie się jest cudowną przygodą. W sensie musisz się pogodzić z tym, że zajmuje ci to trochę czasu, ale potem zyskujesz kropkę. Ja zawsze uczniom mówię, masz kropkę i teraz co ty z tą kropką zrobisz? Tą kropką może być jazda na rowerze, montowanie filmów, śpiewanie i nagle będziesz, kurczę, w przyszłości miał kanał na YouTubie, w którym będziesz jeździł na rowerze i będziesz śpiewał i sam sobie to zmontujesz. To jest w przyszłości jakby cała zabawa polega na tym, że im więcej umiejętności masz, tym większy koszyczek, z którego możesz czerpać. Ja moją żonę, którą uwielbiam, kocham, jest najcudowniejszą kobietą na ziemi, ona Matko. mówi zawsze tak, pokaż mi, ja ogarnę resztę. Ja jej na przykład pokazuję różne rzeczy, ale to jest dziewczyna, która się nauczyła samodzielnie montować filmy, zrobiliśmy ileś tam projektów, i sama siedzi, i dzisiaj jest totalnie ekspertem, jeśli chodzi o montowanie materiałów i jakby pomaga mi w tym wszystkim. Sama się nauczyła robić strony internetowe, ale wszystko zależało, musiało mieć jakieś po co, nie? I sami dobrze wiecie, że nauczyciel często w szkole, będąc w szkole na etacie, on wie, że nad nim siedzi widmo wyników, egzaminów i tak dalej. On nie Tabelek. ma, dokładnie, on nie ma poczucia, po co ja mam się nauczyć robić filmy, skoro oni, to znaczy moi uczniowie, mają jak najlepiej zdać egzamin. Jak się Jeszcze ktoś okazuje, powie, że za dużo czasu tak, poświęca na napierdoły. pierdoły. O, Przepraszam za tak, ale nie, słowo, się ale. zgadzam z tym. Ja mam takie wrażenie, że my powinniśmy zrobić taką cudowną rzecz, tylko trzeba mieć odwagę do tego, nie? I myślę, że niewielu niestety nauczycieli ma taką odwagę, żeby po prostu wejść na lekcję i powiedzieć, ej, wszystko macie w internecie. Ja moim uczniom tak mówię, wszystko wam już nagrałem. I teraz jest tak, i dokładnie to mówię teraz, słuchajcie, w drugich klasach był to problem, ponieważ ja w czerwcu nagrywałem materiały, z których teraz musiałem zrobić podsumowanie, żeby oni w ogóle rozumieli, co będzie się działo. Więc tak, zrobiłem moim uczniom kartkówkę, ale prostą, zrobiłem powtórkę. Mówię, jeżeli nie rozumiecie, to macie to wszystko nagrane na Teamsach, macie tylko to zobaczyć. I myślicie, że to zobaczyli? Nie zobaczyli. Nawet jak mieli nagrane filmy, nawet jak nauczyciel ich prosił ich, żeby skorzystali z tego, to nadal była totalna niechęć, bo to wymaga odrobiny wysiłku, żeby zrobić coś innego, co nie jest rozrywką, rozumiecie? Nie jest to rozrywka. A dla mnie podstawowym założeniem jest takim, a co gdybyśmy nauczyli naszych uczniów, żeby nauka była dla nich rozrywką? I jakie to byłoby osiągnięcie, nie? Że sam fakt uczenia się samodzielnego jest najlepszą rozrywką, bo potem mogę to zastosować gdzieś w szkole. Tylko jest problem, gdzie on ma to zrobić? Co z tego, że uczeń nauczy się montować filmy, skoro jeżeli on przedstawi jakiś filmik nauczycielowi, to ten nauczyciel mu powie, że to mu jest do niczego Nie ma niepotrzebne. czasu. Nie ma czasu, Nie bo ma to jest czasu. niepotrzebne. A moi uczniowie, na przykład jako zadanie domowe, to robili filmiki, słuchajcie, z eksperymentu z modrą kapustą. Ja tylko im prosiłem tak, mówię, Rewelacja. nie chcę prezentacji, macie nagrać film, czymkolwiek, co wam pasuje, pomysł jest wasz. Robili mi komedie, dramaty, oczywiście, że były też podstawowe takie filmy standardowe, postawy i szklanki, ale jakbyście zobaczyli komedię, gdzie ktoś rzuca przed okno, udaje głos Modra kapusty, kapusta sprawdza tak, kwasowość i no, zasadowość. o, Nie brawo, zaczynam. Aniu, brawo. No, także, ale widzicie, dałem dzieciom Jednak chemia swobodę. to była moja miłość od No. podstawówki. Ja dałem dzieciakom swobodę i oni mnie zaskakują na każdym
każdym kroku. Im więcej swobody mają w działaniu, tym więcej mogą zrobić cudownych rzeczy, ale my mamy takie dziwne wrażenie, że musimy się śpieszyć, że jak nie zrobię tego na lekcji, to już nigdzie tego nie zrobię. To jest nieprawda. My mamy im dostarczyć wiedzę. Gdzie? W sieci. I teraz na lekcji powinniśmy z nimi wzbudzać tam ciekawość, rozwiązywać problemy i wtedy powinien nam się pojawić taki obraz, że jest osoba, która przygotowała się do zajęć, czyli obejrzała ten materiał i teraz mamy o czym z nimi rozmawiać, a potem grono osób, które albo jeszcze nie jest mentalnie gotowych, jak to mówi Mikołaj Marcala, jeszcze nie, albo uwaga, jest tak, że on po prostu nie załapał tego tematu i musi mieć jeszcze więcej czasu, ale po jakimś czasie rozmowa na początku z dwoma osobami, które są w temacie, pokaże tym następnym, mówię, kurde, chyba warto obejrzeć te 10 minut filmiku w internecie, bo wtedy będę wiedział, o czym nie rozmawiam. Na następną lekcję przyjdzie 7 takich osób, potem 9, nigdy 100%. Jakby ja już się wyleczyłem z tego, nie? W sensie. Tutaj ja nie... było trochę pytanie, że taka sugestia, że powinniśmy uczyć szukać. Że nauczyciele wszystko chcą dostać. Ja myślę, że to wszystko zaczyna się a propos nauczyciela na uczelni. Że, bo ja też no, przez parę dobrych lat wykładałam i im dłużej i ta technologia cyfrowa się rozwijała, to nauczyciele tak naprawdę wszystko by chcieli dostać. To tak jak teraz, jak się ogląda różne grupy, to mi też przyszli, ja też tam tych mnóstwo maili podają. Mhm. Oni nawet z tego nie skorzystają. Ja jestem przekonana, że po prostu tylko wezmą i wrzucą, ale by chcieli mieć. No ale słuchajcie, to jest tak, żeby zostawić tą odpowiedzialność. Mhm. Ja myślę, że nauczyciele też za bardzo się przejmują tymi uczniami. Tak. Bo to uczniowie powinny im zależeć. Jeśli nie zależy, to odpuśćcie to sobie. Dokładnie. To jest ich życie i być może trochę ich rodziców. Dokładnie. I tak. Jeśli podeszlibyśmy do tego troszeczkę takim dystansem pedagogicznym, to może by było trochę więcej przestrzeni na to, żeby robić też inne rzeczy, takie, które będą wciągały. I myślę, że to jest też takie dobre przesłanie chyba dla naszych tutaj widzów, żebyśmy trochę jakby dali więcej odpowiedzialności za naukę uczniom, zwłaszcza teraz, kiedy znów przechodzimy na tą edukację zdalną. Bo my też czerwoni w Łodzi jesteśmy. To po prostu robimy, przygotowujemy materiały, wskazujemy im, gdzie te materiały są, że mogli poczytać, obejrzeć, sprawdzić. Niech wybiorą. I no trudno, jeśli nie zdadzą, to dostaną dwóje czy jedynkę na koniec semestru. Jeśli no, do tego sobie sami na to zapracują. To prawda, musi tylko że wiesz, zaboleć. Tak, to prawda, musi zaboleć. Ja uważam, że naszym zadaniem powinno być w tym momencie, jeżeli jesteśmy w takiej, a nie innej sytuacji edukacyjnej, że widzimy, że ta huśtawka zdalne, niezdalne będzie co chwilę wracała, mam wrażenie, jeszcze nie wiadomo jak długo, więc zróbmy sobie taki wysiłek, że jeżeli mamy, wiemy, że uczymy danego przedmiotu, to po prostu siadamy, czy to do telefonu, czy do czegokolwiek innego, czy nawet telefon skierowany na kartkę papieru, która pisze, przecież to nie musi być nic skomplikowanego i no, zróbmy takie lekcje 5-7-minutowe, one nam nigdy nie zginą, wrzućmy je do sieci, czy to jak ktoś na Teamsy chce, a jak ktoś chce na YouTube'a, to nie wrzuca na YouTube'a, przecież każdy z nas znajdzie od swojego odbiorcę, przecież nie każdemu zależy na tym, żeby od razu być panem Belfrem, tylko po prostu chce filmiki wrzucić, żeby gdzieś mieć jakieś możliwość udostępniania. I teraz zobaczcie, co nam się wtedy wydarzy. Nasze dzieciaki nie będą mogły wytłumaczyć się, że nie mają dostępu do treści. Mają. Naszym zadaniem wtedy nauczycieli będzie tylko, uwaga, wiecie co? Zostanie to, co jest najważniejsze. Bycia tutorem w podróży. I to tak. Jest dla mnie najistotniejsze. My teraz powinniśmy być tylko towarzyszem, a dać im tą treść swobodnie, dostęp do niej i teraz czekać. Czekać, aż to zakiełkuje. Bo tych treści jest dużo, tak, produkowanych przez różne zmienia. Osoby, a my jako nauczyciele powinniśmy wybrać z tego, no bo im większe dziecko samo powinno wybierać, im mniejsze, to my jednak powinniśmy troszeczkę tam przesiać. Rozumiesz, o co mi chodzi, bo nie wszystko jest dobre w tej sieci. Ale jeżeli my jesteśmy w stanie im ukierunkować, że to jest ten poziom takie, to potem oni już sami mogą szukać podobnych rzeczy przez inne osoby. No, dotknęliśmy tak tylko leciutko z powierzchni różnych rzeczy, trochę właśnie o pracy, tak zagadałam, o komercyjnych że... działaniach, o kursach online, trochę mówiliśmy też o marketingu. Nie porozmawialiśmy o marce osobistej, o jej budowaniu w internecie. Ja myślę, że to moglibyśmy sobie zostawić na jakieś osobne następne spotkanie. Może się znowu z nami spotkasz? Zawsze. A teraz w naszym takim tradycją jest, żeby jeszcze na koniec od naszego gościa taki jakiś podsumowujący złota przekaz, myśl, jak twoja bluzka złota. Czy powrót do czegoś, co już powiedziałeś, bo dzisiaj mnóstwo, ale to wiesz, teraz czekamy na taką zapaloną świecę. Z twojej strony chociaż cały płoniesz.
Wiecie co, ja zawsze mówię nauczycielom, jak się z nimi spotykam gdzieś tam na różnych konferencjach, szkoleniach i tak dalej. Bądźmy odważni, naprawdę. I jeśli nie zmienimy czegoś w swojej codziennej pracy, to nie oczekujmy, że będziemy mieli lepsze efekty. Więc po pierwsze, dajmy sobie szansę na błędy. Niektórzy mówią, żeby nie nazwę tego porażki, ale ja lubię porażki, bo z nich się zawsze uczę najwięcej. Więc dajcie sobie szansę, nauczyciel, nie bójcie się błędów. A nie bójcie się oznacza, bądźcie odważni, żebyście chcieli je popełnić dla dobra swojego i swoich uczniów. Bo nie zawsze wszystko wam się uda. Ale jeśli nie zmienicie swoich metod pracy, jeśli się nie otworzycie na nowe, to nic się nie zmieni. A oczekujemy zmiany, wszyscy mówią o zmianie, a ta zmiana bierze się od pojedynczych jednostek, tak? Ja coś zrobiłem, wy coś robicie, dzielimy się, są ludzie, którzy nas oglądają, więc serdecznie was pozdrawiam. Wspieramy się. Wspieramy się, dokładnie. I myślę, że wszystko zaczyna się od odwagi i wzięcia odpowiedzialności za swoje działania po prostu. I wtedy możemy budować cudowne rzeczy. To tylko tyle chciałem powiedzieć. Super. Słuchaj, Dawid, bardzo serdecznie Ci dziękujemy za to dzisiejsze No spotkanie. fajnie, dużo zdrowia, Dochodź szybko do trzymamy siebie. kciuki, żeby Dziękuję. tam cię Dziękuję. mocniej Szybkiej nie dorwało. regeneracji. I Super. a wy wszyscy nasi widzowie, trzymajcie się też, nie dajcie się, bądźcie odważni, tak jak Dawid powiedział, i przenoście tę odpowiedzialność za edukację na dzieci, bo to jest dla ich dobra i dla waszego też. Tak, i też no, lajknijcie czasami tą łapkę do O góry, właśnie, i udostępnijcie wyciągnijcie. tę rozmowę też Jak u nas siebie. lubicie za to, co robimy, prawda? Ciężko się napracowaliśmy. Tak. I tak, żeby poszło to takie przesłanie o współpracy, o twórzmy chemię między sobą, prawda? Bo ta chemia w życiu jest ważna. Sam powiedziałeś, że Pamiętajcie, że kochasz żonę. Ja tak. też kocham bardzo mojego męża i za jego wyrozumiałość do mojego włoskiego temperamentu. Ale ta chemia jest potrzebna, żeby łączyć. Ty sam czas mówiłeś punkt, 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 czyli Kropeczka, wróciliśmy kropeczka, tak. sobie do atomów, które Dokładnie. łączą się w różnej konstelacji, prawda, i tworzą związki. Więc stwórzmy takie formalne i nieformalne związki. Wspierajmy się, dokładnie, wspieramy się, Wspierajmy się. tworzymy, gramy do jednej bramki, wszyscy w Tak. edukacji. Także mam wrażenie, że nie pomagamy sobie właśnie, jeżeli chociażby udostępnienie takiego live'a będzie dla was proste, a będzie proste, to po prostu kliknijcie udostępnij, a w ten sposób spowodujecie, że na przykład o planie daltońskim więcej osób się dowie i ich działaniach, które robią co tydzień, dobrze ja mnie pamiętam, Robercie? Tak, od No 3 lat. właśnie, zobaczcie. I jakby, ile można czerpać z takich spotkań, a to jest wszystko nasza robota, żeby to wyszło poza ten słoik mediów społecznościowych, Tak, wiecie, bo tak, słoik tak, tak. otwieramy albo mając kasę na marketing, a my jej nie mamy, mówmy sobie wprost, albo ludźmi, którzy nam pomogą otworzyć ten słoik. I to wy jesteście właśnie tymi, którzy mają te wytrychy do tych kolejnych Tak, ludzi. bo takie spotkanie, które przeprowadzasz ty często, bo też jesteś i Też gościem, i słuchamy. gospodarzem różnych spotkań, one się pojawiają na YouTubie, to nawet jak ktoś nie ma właśnie Facebooka, to można swoim koledze, koleżance w mailu wysłać link do takiego YouTubeowego filmu. Dokładnie I to tak. też będzie taka, no, gest dobrej woli w W sumie kierunku od 3 lat twórców. robimy to też i ty, i my za darmo, No właśnie, my nie też zbieramy zaczęliśmy w pieniędzy. 2016-2017 roku. Ja ostatnio No widzisz. patrzyłem, to pierwszy nasz live to był chyba czerwiec 2017 rok. Tak. No A proszę, też uzbieraliśmy już i wtedy prawie było w ogrodzie. I wtedy było w 180 ogrodzie. Pamiętam. filmów na YouTubie. Także super, dobra, to już jest późna godzina, Matko, prawie przegadaliśmy 10 jak po zwykle, bo 9. ja mam Dobrej problem. nocki, trzymajcie się wszyscy, ty Dzięki. też, Pa, Dawidzie, i do pa. zobaczenia za Cześć, tydzień. cześć. Cześć. Hejka.